Marcin Bąk, witam Państwa w programie Wolne Głosy i witam naszego gościa, z nim pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa, dzień dobry panu. Kontrofensywa ukraińska, która rozpoczęła się 6 września, komentowana jest i przez specjalistów od spraw wojska, i przez ludzi, którzy się kompletnie na wojsku nie znają. Tam różne czynniki są oceniane. Podobno była to ofensywa rzeczywiście przeprowadzona zgodnie z tymi zasadami, które w podręcznikach są wymieniane jako najlepszy przykład takiej ofensywy. Tak? Skłonić, żeby się przeciwnik skupił na jednym odcinku, zaatakować na drugim, ale też oceniane są kwestie techniczne, użytego tam sprzętu przez obie strony, zdobytego sprzętu, i pojawia się wątek Polski. Tu nawet sami Ukraińcy w swoich kanałach informacyjnych informowali, że na przykład 3. Brygada Pancerna uzbrojona była w zmodyfikowane T-72 polskie, że Kraby też dość intensywnie wspierały tą kontrofensywę i że ten sprzęt jest ogólnie chwalony. I ten postsowiecki zmodyfikowany przez Polaków, i ten już nowoczesny. Jak by pan się odniósł właśnie do tych informacji płynących na temat polskiego sprzętu walczącego na Ukrainie? No, można głównie przyklaskać, tak, takim opiniom. No, zdecydowanie no, prym wiodą tutaj te nowoczesne środki bojowe, jak haubice Krab czy inny sprzęt, no, głównie na przykład zestawy przeciwlotnicze Piorun. Ale to prawda, wiele tego posowieckiego wyposażenia, które znajdowało się w uzbrojeniu Wojska Polskiego, trafiło na wschód, trafiło do ukraińskich jednostek wojskowych, często złożonych też z rezerwistów, co na tym etapie wojny, ponieważ no, te straty po stronie ukraińskiej są duże, cały czas jest potrzeba odtwarzać tam poszczególne jednostki, co ma o tyle znaczenie, że ci rezerwiści dosyć dobrze jeszcze w miarę powinni pamiętać wyposażenie, na którym na przykład służyli 20 lat temu, czy może więcej. Stąd na przykład te czołgi T-72 jako ogólnie rozwiązanie sowieckie może być dla nich łatwo przyswajalne, a oni doceniają to, że te czołgi na przykład przemysł polski wyposażył w kamery termowizyjne, czyli w takie środki, które przede wszystkim pozwalają dużo dalej widzieć i precyzyjnie je wypatrywać przeciwnika, szczególnie na przykład w jakichś warunkach nocnych, trudnych atmosferycznie. Więc o ile ten sam czołg jest dla nich dobrze znany, to takie doposażenie w środki łączności, w tą termowizję, no, daje mu zdecydowanie większe możliwości, przynajmniej stać się równorzędnym dla tych nowszych rozwiązań rosyjskich, które też widzimy na tym froncie. Więc no, nie zaskakuje to, że możemy wymieniać z pewnością, a przede wszystkim Ukraińcy mogliby wymieniać dużo jednostek swoich, które posiadają polski sprzęt, bo my dostarczyliśmy kilkaset czołgów, kilkadziesiąt haubic Krab, dostarczaliśmy także haubice Goździk, wyrzutnie Grad i wiele innego sprzętu, nie wspominając już o amunicji, takich zapasach, bez których no, trudno dzisiaj wojnę prowadzić, a widać, że to jest wojna w wielu aspektach prowadzona na wyczerpanie. No więc z całą pewnością można stwierdzić, że to nie są tylko grzecznościowe słowa, ale jest w tym dużo prawdy. I gdy zacząłem mówić o tym sprzęcie porzuconym przez Rosjan, tych informacji też jest bardzo dużo. Dużo materiałów filmowych, zdjęć, to jest potwierdzane przez źródła niezależne, brytyjskie, amerykańskie. Między innymi spotyka się informacje o przejęciu przez Ukraińców 21 czołgów T-80, czyli tych już no zdecydowanie nowszych niż T-72, w niewielkim tylko stopniu uszkodzonych. One po prostu gdzieś czekały na ewakuację do warsztatów remontowych, czy w ogóle na cokolwiek. Czyli dwie pełne kompanie czołgów T-80 wpadły prawie nieuszkodzone w ręce Ukraińców. Zwracają uwagę przede wszystkim brytyjscy specjaliści, że ta ogromna ilość strat niebojowych ponoszona przez stronę rosyjską fatalnie świadczy o
ich zapleczu, w ogóle o podejściu do wojowania. Czy pan by się zgodził z tą oceną? Znaczy, nie zaskakuje mnie, że Rosjanie stracili dużo sprzętu, ponieważ Ukraińcom udało się wyjść na tyły tego kluczowego dla Rosjan zgrupowania, które atakowało w rejonie Izium. A udało się Ukraińcom przeprowadzić bardzo sprawnie ten manewr, więc no, Rosjanie, pierwsza gwardyjska armia pancerna, związek operacyjny przeznaczony do wykonywania przełamań za pomocą broni pancernej, tam były mniej więcej dwa pułki wyposażone właśnie w te czołgi T-80, równie znanej czwartej dywizji pancernej, też z tej samej armii. Więc widzieliśmy, że Rosjanie w kilkadziesiąt godzin musieli raczej ratować się swoje życie, czy uciekać, aby nie wpaść do niewoli. Więc nie było tam czasu, możliwości, te drogi ewakuacji zostały przecięte. Nie było tam czasu, żeby zabierać ze sobą sprzęt, który nie mógł poruszać się o własnych siłach, a podejrzewam, że i wiele sprzętu, a przynajmniej nawet widać to w różnych materiałach, sprawnego zostało porzuconego, ponieważ w zasadzie Rosjanom do ewakuacji całkiem dużego zgrupowania pozostała jedna droga i te jednostki w zasadzie dzisiaj nie nadają się, można powiedzieć, do prowadzenia działań bojowych. Są takie, no, można powiedzieć, nieoficjalne informacje ukraińskie. Strona rosyjska oczywiście tego nie potwierdzi, ale straty tych jednostek wyposażonych właśnie we wspomniane przez pana także czołgi T-80 były na tyle duże, że Rosjanie nie tylko wycofali je na nowe linie obrony, ale wycofali je wręcz do obwodu przygranicznego białgorodzkiego i tam one, no, że tak powiem, liżą swoje rany, czekając na uzupełnienia, więc na jakiś czas są w ogóle wyłączone z akcji. Pytanie też, czy uda się tą sprawność taką bojową tych pododdziałów przywrócić, co jest oczywiście na korzyść wojsk ukraińskich, a dlatego jest to takie pytanie, no bo jednak żołnierze, którzy no musieli salwować się no taką wręcz ucieczką, pozostawiając wiele sprzętu, te obrazki do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że jest trochę taka już teraz etap pauzy operacyjnej, można powiedzieć, front się ustabilizował, ale do dnia dzisiejszego są znajdywane różne zapasy uzbrojenia, amunicji, gdzieś porzucone po lasach wozy pancerne. Strata armii rosyjskiej z pewnością jest ogromna. Skoro już mówimy o tych obrazkach pokazujących porzucony, zniszczony sprzęt rosyjski, to chciałbym postawić takie pytanie, bo ja zwróciłem na to uwagę już na samym początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, już na tym froncie kijowskim, gdzie w ciągu kilku dni mieliśmy tak naprawdę obfitą ikonografię, filmografię kilkaset zniszczonych sztuk sprzętu różnego, nie tylko sprzętu pancernego, nie tylko bojowych wozów piechoty, ale także ciężarówek, cystern. Natomiast nie widziałem w tym sprzęcie, wśród tego sprzętu zniszczonego koło Kijowa, kuchni polowych, zniszczonych kuchni polowych. I podobnie teraz na tym odcinku charkowskim nie widzę ani w tych miejscach obozowania, niektórych bardzo prymitywnych, ziemianki wdłubane w ziemi jak w czasach I wojny światowej, dosłownie, a mamy XXI wiek. W fatalnych warunkach bytowali niektórzy żołnierze Federacji Rosyjskiej i nigdzie nie dostrzegłem porzuconych czy rozbitych kuchni polowych. I to by się trochę zgadzało z informacjami o fatalnym stanie wyżywienia, wręcz niedożywieniu rosyjskich żołnierzy. Czy to jest też ten obszar, który został przez planistów rosyjskich potraktowany po macoszemu i po prostu się mści, bo niedożywione wojsko kiepsko walczy? Znaczy akurat na tym kierunku Iziumskim, który no dosyć stanowił taki węzeł logistyczny, wydaje mi się, że no Rosjanie musieli dysponować jakimś zapleczem logistycznym, także związanym z tymi służbami żywieniowymi. Natomiast faktem jest, że bardzo dużo jest takich obrazków porzuconych, takich racji żywnościowych, tak zwanych suchych, takich, które wydają się... Słynny such pajok, taki zielone, dokładnie, tekturowe pudełko. Tego dokładnie, jest pełno wszędzie.
Tak, jest tego pełno wszędzie. Oczywiście może to wynikać też z tego, że ci żołnierze no, tym uzupełniali, że tak powiem, swoje wyżywienie. Natomiast no, takie kuchnie polowe no, z pewnością występują już gdzieś tam na szczeblu nawet i kompanii, batalionu i one powinny razem z wojskiem funkcjonować. No tutaj być może to też nie jest taki do końca atrakcyjny przekaz w stosunku do innych tych właśnie porzuconych wozów bojowych czy składów amunicji, żeby to prezentować, ale jak najbardziej spostrzeżenie można uznać za słuszne, bo faktycznie takiego klasycznego jakiegoś punktu żywieniowego, żywienia żołnierzy no, nie było widać. No, tutaj też pojawiały się takie sygnały, że częściowo ci żołnierze funkcjonowali na zasadzie, że no, samodzielnie wykorzystując też i ludność cywilną, zasoby cywilne, starali się przynajmniej tą dietę swoją wzbogacać. O tyle właśnie ten Izium, ja na to zwracam uwagę, że tutaj no tak raczej to by było bardzo duże, takie no wręcz mało powiedziane, że to niedopatrzenie rosyjskie, ponieważ to był taki kluczowy kierunek dla Rosjan do prowadzenia ataków, próby zajęcia większych obszarów obwodu donieckiego. Oni w tym Izium stacjonowali już od kilku miesięcy, więc no jakiś tam system zabezpieczenia musiał być obecny. No być może jak to w tym chaosie takiego wycofania najpierw uciekały tabory. No trudno tutaj akurat powiedzieć. Rzeczywiście tak bywa w niektórych wspomnieniach z poprzednich wojen. Mamy potwierdzoną informację, że kuchnie polowe bywają najbardziej skore do wycofywania się jako pierwsze, a wojsko walczy jeszcze przez wiele dni bez ciepłej strawy, co nie wpływa korzystnie na morale żadnego wojska. Z problemami styka się też armia ukraińska i to na wielu obszarach. Jednym z takich problemów jest przejście od mobilizacji do stworzenia wyszkolonych oddziałów. Już na początku agresji została ogłoszona mobilizacja, zaczęto powoływać kolejne fale, kolejne roczniki, czy rezerwistów, czy świeżo poborowych. I jeszcze wiele tygodni temu prezydent Zełenski chwalił się, że mamy pod bronią 700 tysięcy, 800 tysięcy ludzi, ale okazało się, że to nie do końca tak wygląda, że owszem, człowieka można przeszkolić w ciągu kilkunastu minut w obsłudze AK-47, ale to nie jest to samo, co stworzenie jednostki zmechanizowanej, jednostki pancernej, że przeszkolenie czołgistów, artylerzystów, obsługi wyrzutni rakietowych, to wcale nie jest prosta sprawa. I moje pytanie do pana redaktora, ile w tej chwili trwa szkolenie człowieka zupełnie zielonego, nie mającego pojęcia o czołgu, w ogóle o technice wojskowej? Ile trwa szkolenie, żeby można powiedzieć, że to będzie dobry kierowca, mechanik, celowniczy, dowódca czołgu? No, jako przykład można podać oczywiście Wojsko Polskie, gdzie jest system trzyletniego programu szkolenia, który trwa 2 lata, gdzie można powiedzieć, że ten poziom minimum osiągany jest po 2 latach, co jasno pokazuje, że no to są dużo bardziej i rozbudowane i czasochłonne procesy. Mówimy tutaj też o poziomie przede wszystkim batalionu, czyli wpierw zgrywanie, zaczynamy od pojedynczych załóg. Zwykle takie szkolenie trwa no, w granicach 1,5 miesiąca. Przynajmniej tak to wyglądało w przypadku choćby przezbrojenia brygady warszawskiej w czołgi Leopard 2 całkiem niedawno. Później oczywiście przechodzimy przez kolejne etapy i tak jak pan redaktor zauważył, no, możemy opanować zasady strzelania, użycia, ale no, wielką szkołą jest tworzenie z tego całego systemu i nie bez powodu ważny element na ćwiczeniach wojskowych, już na poligonach, na pasach taktycznych, to są scenariusze związane ze ćwiczeniami skierowania ogniem, tak? Gdzie dowódca, że
tak powiem, dzieli zadania na różne elementy wchodzące na przykład w skład kompanii i realizuje się takie zadania. Tutaj wojna wymusiła bardzo krótkie terminy szkolenia. W przypadku HIMARS-ów, Amerykanie sami o tym mówili, mowa była o 3 tygodniach. W przypadku haubic, tych holowanych, tych bardzo powszechnych już amerykańskich kalibru 155 mm, to było w granicach tygodnia. Także około tygodnia szkolono na przykład na amerykański transporter. Ale wejdę w słowo, panie redaktorze, bo zdaje się, że to szkolenie, które odbywało się między innymi w Wielkiej Brytanii, tam zdaje się 5 tysięcy żołnierzy było szkolonych, czy w Polsce artylerzyści, którzy się szkolili na Krabach, to byli ludzie, którzy już byli z rzemiosłem wojennym zaznajomieni. Oni musieli tylko poznać nowy sprzęt, prawda? To jest na pewno krótsza droga niż w przypadku człowieka oderwanego z ulicy, nie wiem, 20-latka, który nigdy w życiu nie miał do czynienia z tą bronią. Tak, ma pan rację. Oczywiście ci żołnierze to byli żołnierze przezbrajani w zachodni na przykład sprzęt. Do Wielkiej Brytanii kierowano całe pododdziały i według tych ostatnich informacji ten kilkutygodniowy proces szkolenia z działań w terenie zurbanizowanym, właśnie z funkcjonowania pododdziału, czyli grupy żołnierzy, żeby tworzyły one jeden organizm gotowy do realizacji różnych poleceń, rozkazów, celów, no to było mowa o 5 tysiącach takich Ukraińców, którzy przeszli takie szkolenie. Amerykanie poinformowali o 1,5 tysiąca żołnierzy ukraińskich, którzy przeszli szkolenie na te właśnie sprzęt specjalistyczny. I tu jak najbardziej można się zgodzić. Ja to powiem jeszcze nawet taką uwagę. Z perspektywy nawet rozmów z polskimi wojskowymi, oni zwracają uwagę na to, że pokolenie 40-50-latków jest dużo bardziej, że tak powiem, podatne przyswoić sobie taką wiedzę mechaniczną, czyli związaną często z obsługą tego sprzętu, który oglądamy też teraz na naszych telewizorach, niż pokolenie młodsze, bardziej, że tak powiem, oparte o różne rozwiązania informatyczne. Oczywiście to w wojsku są różne środki walki, każdy ma swoje miejsce, ale często wśród tych właśnie rezerwistów zwraca się uwagę, że najmniej wysiłku wymagają ludzie 40-50-letni tego wysiłku szkoleniowego, bo oni jednak trochę taki mają więcej smykałki do tego typu klasycznych, że tak powiem, rozwiązań, jak wykorzystanie czołgów, bojowych wozów piechoty, gdzie no, oczywiście jakieś komputery balistyczne i tak dalej często znajdują się na wyposażeniu, ale szczególnie w tym sprzęcie posowieckim to w dużej mierze odgrywa rolę typowa, klasyczna mechanika. Ten system ukraiński jest o tyle ciekawy, że oprócz tych brygad, które istniały już w czasie pokoju, on opierał się także o brygady formowane w czasie wojny. To nie chodzi tylko o obronę terytorialną, ale klasyczne jednostki pancerne, brygady pancerne, brygady zmechanizowane, a nawet wojsk desantowo-szturmowych, które już w czasie pokoju, że tak powiem, funkcjonowały tylko na zasadzie sztabów, były przygotowane, to głównie opierało się to o na przykład zasoby ośrodków szkoleniowych, a w czasie konfliktu wchłaniały ludzi mobilizowanych, ochotników i przygotowywały ich nie tylko pod względem wykorzystania tej broni lekkiej, ale i ciężkiej. No z pewnością, no biorąc pod uwagę te okresy, o których mówiłem w przypadku Wojska Polskiego, takie klasyczny program, no to możemy nawet mówić o latach, a przynajmniej no, 2 latach. No. No, jak więc widać, wojsko to nie jest prosta sprawa. Szkolenie wojskowe trwa. Myślę, że z tego, co dzieje się od pół roku na Ukrainie, wiele państw wyciąga bardzo dużo praktycznych wniosków na temat konstruowania swojego systemu obronnego, swojego systemu mobilizacji, uzupełniania kadr, tworzenia bazy rezerwowej. Oby nasze kierownictwo Wojska Polskiego i w ogóle państwa polskiego też takie pozytywne wnioski, konstruktywne wnioski wyciągało. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za wypowiedź dla naszej stacji. Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa, był moim i państwa gościem. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu za uwagę.